Rok się kończy i dlatego ponownie z szuflady wyjmowane są kryształowe kule i dokonywane są prognozy na kolejne 12 miesięcy. W dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam kilka spostrzeżeń i oczekiwań na przyszły rok. Przy tym zaznaczę, że nasza kryształowa kula, której używamy do przepowiadania przyszłości, jest taka trochę już zarysowana, jest trochę mętna i dlatego trudno będzie w tym roku jednoznacznie oszacować, co przyniesie przyszły rok, ale opowiemy o tym, czego się spodziewamy i dlaczego właśnie tego się spodziewamy, tak? Możliwe, że pokazanie samego tego procesu myślowego w estymowaniu trendów na przyszły rok poruszy w Waszych głowach odpowiednie procesy, dzięki którym będziecie w stanie dokonać mądrzejszych wyborów. Jeżeli więc jesteście ciekawi naszych szacunków co do trendów na przyszły rok, to zapraszam na odcinek. Cześć i witam Was na kanale Giełda Inwestycje Trading, który powstaje przy współpracy z blogiem Pamiętnik Giełdowy, którego autorem jest mój brat Daniel. Ja jestem Patryk. Przed przejściem do tematu dzisiejszego odcinka przedstawię jeszcze szybciutko sponsora tego odcinka. Jest nim broker XTB. Jeżeli jesteście początkujący i chcielibyście rozpocząć inwestować na rynku finansowym, to zachęcamy zapoznać się z ofertą tego właśnie brokera. XTB nie pobiera prowizji za handel akcjami do 100 tysięcy euro miesięcznego obrotu. Dodatkowo początkujących wspiera dużą ilością materiałów edukacyjnych, co pomoże Wam uniknąć błędów typowych dla początkujących. Więcej na temat tego brokera znajdziecie w opisie pod tym filmem oraz w recenzji, jaką już jakiś czas temu na ich temat przygotowaliśmy. Linki znajdziecie w opisie pod filmem. W minionym roku 2022 w końcu doczekaliśmy się tego, co długo można było oczekiwać, czyli Bessy. Można było ją w miarę wcześnie rozpoznać, bo sygnały zapowiadające możliwe większe cofnięcie się mnożyły. Jakie to były sygnały, możecie prześledzić w filmach, które w tamtym czasie publikowaliśmy. Mimo znaków ostrzegawczych, my pozostaliśmy przez cały rok optymistyczni. Przygotowaliśmy się na większe cofnięcie, ale nie spodziewaliśmy się, że spadki utrzymywać będą się tak długo. Więc w zeszłym roku nasza kryształowa kula podpowiedziała, co około miało się wydarzyć, ale nie do końca przewidzieliśmy czas trwania tego cofnięcia. Dlatego gdy w kolejnych tygodniach nie było widać poprawy w danych gospodarczych, to i my musieliśmy zmienić naszą postawę, przygotowując się na dłużej trwającą Bessę i póki co ta Bessa wciąż trwa. Dodam również, że mimo, że wielu osobom może się bieżąca Bessa wydawać ostra, to z historycznego ujęcia wypada ona dość łagodnie. Może to się jeszcze zmieni, tak? Bo jeszcze się nie zakończyła, ale póki co jest ona dość łagodna. Takie łagodne opadanie kursów akcji przemawia z kolei za tym, że bieżąca Bessa może się jeszcze trochę wydłużyć. I dokładnie dlatego uważamy, że nadchodzący rok 2023 będzie w tym ujęciu znacznie trudniejszy niż miniony rok, bo w minionym roku w miarę wcześniej można było rozpoznać, że coś się na rynku dzieje. Tak, wyższa inflacja, podwyższenie stóp procentowych, odwrócenie krzywej rentowności obligacji itd. I dzięki temu rozpoznanie nowego cyklu było właściwie w miarę proste i można było się na to przygotować. W 2023 roku można na podobnej zasadzie próbować prognozować ponowne ożywienie gospodarcze, ale kiedy gospodarka mierzy się ze skutkami ponadprzeciętnie wysokiej inflacji, to mamy też dużo wyższą czułość rynku na przejście do kolejnych cyklów dekoniunkturalnych. Chodzi dokładniej o to, że w okresie takiej normalnej recesji banki centralne starają się tę recesję załagodzić, obniżając stopy procentowe. Tak jak w okresie recesji, której towarzyszy wysoka inflacja, obniżka stóp procentowych doprowadza do jeszcze większego pobudzenia inflacyjnego. I może niektórzy z Was tego nie rozumieją, ja kiedyś też tego jeszcze nie rozumiałem, więc już wyjaśniam. Recesja doprowadza do spadku inflacji, bo spada popyt. Przedsiębiorstwa starają się to zjawisko stłumić obniżką cen albo niższym tempem wzrostu cen. A to niesie ryzyko pojawienia się deflacji. Deflacja dla gospodarki opartej o dług jest dużo większym zagrożeniem niż wysoka inflacja. Aby więc przyhamować skutki recesji, banki centralne obniżają stopy procentowe. Jednak przy recesji, której towarzyszy wysoka inflacja, obniżanie stóp procentowych pobudza inflację. Więc pojawia się sytuacja, w której trzeba wybierać między jednym złem a drugim złem. Banki centralne stoją więc przed problemem, w którym muszą znaleźć taki jakby złoty środek. Muszą albo zaakceptować skutki recesji, żeby przywrócić odczyt inflacyjny do normalnych poziomów, albo załagodzić skutki recesji, akceptując przy tym wyższe odczyty poziomu inflacyjnego. I na tę chwilę idą tą pierwszą drogą, czyli są gotowi zaakceptować skutki recesji, aby ona przywróciła niższe poziomy inflacyjne. I ten temat już kilkukrotnie na naszym kanale poruszaliśmy, więc nie będę tego dalej rozwijał i przekieruję do kilku filmów, w których te rzeczy omówiliśmy troszkę dokładniej.
Warto dodać, że minione 12 miesięcy dla bardzo dużej ilości inwestorów instytucjonalnych był najgorszym w historii. Mowa dokładniej o portfelach, które zdywersyfikowane były również o obligacje. Niektórzy inwestorzy instytucjonalni zmuszeni są do tego, aby portfele dywersyfikować również o obligacje celem zmniejszenia ryzyka klasyfikacyjnego. Bo zazwyczaj, gdy akcje spadały, obligacje tłumiły te spadki, bo często te dwie klasy aktywów szły w przeciwne strony. Ale w 2022 roku tak nie było. W minionych 12 miesiącach zarówno obligacje, jak i akcje doświadczyły większej korekty. Obligacje przy tym doświadczyły jeden z najgorszych lat od bardzo długiego czasu. I taki stan rzeczy oczywiście nie będzie utrzymywał się wiecznie. Jak wyglądało to w ostatnich prawie 100 latach, widzicie teraz na wyświetlonej tabeli. Portfele, które w 60% składały się z akcji i w 40% z obligacji, bardzo rzadko kończyły rok w ujemnej dwucyfrowej stopie zwrotu. A kiedy roczna stopa zwrotu była ponadprzeciętnie niska, wtedy też zazwyczaj kolejny rok wypadał pozytywnie. Najgorszym w tym ujęciu rokiem był dotychczas 1931. To był okres Wielkiej Depresji z lat 30. XX wieku. Wtedy również kolejnego roku portfele 60-40 odnotowały stratę, ale była ona już dużo mniejsza i w następnym roku, czyli w 33, stopa zwrotu była ponadprzeciętnie wysoka. Podobnie pozytywnie wyglądało to po 37 roku, tak? Bo w 1937 roku portfele takie traciły niecałe 21%, a kolejnego roku wzrosły już o ponad 19%. Poza tymi dwoma przypadkami nie było więcej okresów, w których portfele złożone w 60% z akcji i w 40% z obligacji straciłyby więcej niż 20%. Trzecim najgorszym okresem był rok 1974. Wtedy strata sięgnęła niecałe 15%, a kolejnego roku zysk sięgnął już 23,6%. Czwarty rok z ujemną dwucyfrową stopą zwrotu był 2008 rok. Wtedy takie portfele spadły o niecałe 14% i w kolejnych latach również zawitały znowu zyski. Aktualnie portfele 60-40 spadły o ponad 20% i jeżeli dotychczasowa zależność zostanie utrzymana, to po tak słabym 2022 roku można oczekiwać, że w 2023 roku obligacje wzrosną ponadprzeciętnie dużo. Dlatego naszą taką pierwszą prognozą, tak? Prognozujemy. A na 2023 rok jest ta, że w nadchodzących 12 miesiącach może warto do swojego portfela będzie nabyć obligacje. Przechodząc do rynku akcji. Uważamy, że w kolejnych miesiącach mamy podwyższone ryzyko do tego, że ponowne ożywienie gospodarcze może mieć charakter krótkotrwały i rynek może przejść do dużej, mówimy o 2-5 lat, trwającej konsolidacji. Przy tym, jeśli taki scenariusz się ziści, to pierwszy jego rok mamy już za sobą. Oznacza to, że rynek może przez krótki czas, to jest przez parę miesięcy, rosnąć, po czym w następnych kilku miesiącach wszystko odda. Mimo tego delikatnie pesymistycznego wydźwięku wyraźnie zaznaczę, że my nie pozycjonujemy się na dokładnie taki scenariusz. Szczególnie nie, jeśli mówimy o naszych długoterminowych portfelach. Długoterminowe portfele zamierzamy dalej w ten sam sposób prowadzić jak dotychczas i ewentualne dostosowywanie się do zmieniającego się otoczenia rynkowego dokonujemy w zasadzie na bieżąco. Więc teraz pytanie, w które konkretnie spółki przy takim scenariuszu inwestować? Rok temu mówiliśmy, że 2022 rok raczej będzie należeć do spółek typu value. Film, w którym o tym mówiłem, jest tutaj. Patrząc po tegorocznej stopie zwrotu, prognoza ta się zrealizowała, bo value w 2022 roku, mimo bessy, notuje na bardzo delikatnym minusie, ze stopą zwrotu sięgającą niecałe minus 4%, a growth spadło o ponad 32%. Aktualnie wycena spółek growth spadła już tak głęboko, że można powiedzieć, że te spółki już dużo w kwestii nadchodzącej recesji uwzględniły. Value z kolei pozostało relatywnie drogie. I uważamy, że w 2023 roku tak dużych różnic, jak w minionych 12 miesiącach, pomiędzy stopami zwrotu z tych dwóch klas akcji już nie będzie. W które z nich inwestować będzie łatwiej ocenić po danych, które pojawią się w kolejnych tygodniach na rynku. Dane, na które my będziemy zwracać szczególną uwagę, to poziom bezrobocia, który zgodnie z bieżącą polityką Fed powinien wzrosnąć, bo wzrost tego bezrobocia obniży odczyty inflacyjne, tym samym dalsza podwyżka stóp procentowych nie będzie już tak konieczna jak dotychczas. Mówiąc innymi słowami, Fed dąży do wywoływania takiej kontrolowanej recesji. Sam rynek długu ocenia jednak, że nadchodząca recesja może przybrać dość surowy charakter. Oznacza to, że można oczekiwać jeszcze co najmniej jednego większego zejścia na akcjach i dla potwierdzenia tego założenia można obserwować tempo spadku inflacji. Jeżeli inflacja będzie spadać szybko, wtedy będzie to znak, że stan gospodarki w wyniku podwyżek stóp procentowych został poważnie naruszony. W takim przypadku wzrosłoby też ryzyko do już wcześniej opisanej tezy, w której banki centralne
Centralny w obawie przed wzrostem szkód spowodowanych wzrostem kosztu obsługi długu równie szybko obniżać będą stopy procentowe. To doprowadzić może do tego, że w następnych latach Fed po prostu będzie gonić za rynkiem, próbując obniżyć poziom inflacyjny i załagodzić skutki recesji. Taka opóźniona reakcja banku centralnego na stan gospodarczy jest tym, co właśnie od kilku miesięcy obserwujemy, czyli widzimy reakcję na dane historyczne, to jest tak zwana polityka behind the curve. Więc z aktualnej perspektywy obniżka stóp procentowych to to, czego rynek sobie życzy. Ale kiedy tempo zmian będzie za wysokie, wtedy właśnie widzimy ryzyko do tego, że gospodarka na parę lat może przejść w trudny okres, kiedy recesja będzie się przeplatać na zmianę z ożywieniem gospodarczym. Dlatego myślimy, że kolejne kilka lat i w tym również nadchodzące 12 miesięcy należeć będą do inwestorów, którzy sami dobierać będą spółki do portfela. Oznacza to, że w naszej opinii osoby inwestujące w ETF-y będą miały znacznie trudniej niż dotychczas. Oni wystawieni zostaną na próbę, bo rynek na powrót do historycznych szczytów potrzebować może znacznie dłużej niż w ostatnich 10 latach. Może na wybicie dotychczasowych szczytów poczekamy kilka lat, tak? Może dwa, może pięć, a może i więcej. Przy inwestowaniu w pojedyncze spółki przewaga inwestora polega na tym, że mimo trudnego okresu na szerokim rynku może on znaleźć firmy, które w tym samym czasie radzą sobie stosunkowo dobrze i one mogą dużo wcześniej wybić nowe historyczne szczyty. Dlatego w przypadku kontynuacji spadków na indeksach my preferować będziemy spółki, które w tych spadkach mniej uczestniczą, czyli spółki, które od swoich ostatnich dołków są znacznie dalej oddalone niż indeksy. Strategię tę Daniel dokładniej też opisał w artykule, który przygotował podczas krachu pandemicznego w 2020 roku dla księgarni Maklerska, także również tego nie będę dalej omawiał, a zachęcam po prostu do przeczytania tego artykułu. Link do niego znajdziecie również w opisie pod tym filmem. Więc wracając jeszcze na chwilę do predykcji rynku. Sam rynek długu zakłada, że zbliża się dosyć trudny okres i recesja może być dosyć surowa. Rynek akcji z kolei nie do końca to zdanie podziela, ale te różnice w zdaniach utrzymują się też już dosyć długo, to znaczy, że dotychczas to, co rynek obligacji wyceniał z wyprzedzeniem, rynek akcji w następnych kilku tygodniach nadrabiał. I ten podział pomiędzy obligacjami i rynkiem akcji nadal się utrzymuje. Prognozy dotyczące zysków spółek na kolejne kwartały wcale nie zakładają tak dużego spadku zysków firm i tym samym byłby to znak, że dołek bessy jest już niedaleko. Konkluzja z tego jest następująca. Jeżeli dotychczasowe założenia rynku długu nadal udanie przewidzą pogarszającą się sytuację gospodarki, to akcje w następnych miesiącach mocniej spadną. Jeżeli jednak tym razem rynek akcji ma rację, to dołek bessy mamy już w pobliżu. Same dane makro w ostatnich tygodniach wskazywały poprawiającą się sytuację gospodarczą i najwyraźniej rynek akcji w tym momencie bardziej słucha właśnie tych danych. Jednak są też dane, które wskazują przeciwne informacje. Może więc wpływ wzrostu kosztu obsługi długu poczujemy z większym opóźnieniem niż dotychczas. I w takim przypadku to znowu rynek obligacji przepowiedziałby pogarszającą się kondycję finansową gospodarki, co znowu akcje nadrobiłyby po paru tygodniach. Więc chyba już widzicie, że w tym roku sytuacja jest o wiele mniej wyraźna niż w poprzednich latach. To dlatego, że zmienił się cykl, w którym zarówno rynek długu, jak i rynek akcji nadal szukają najbardziej uczciwych poziomów, które w swojej wycenie uwzględniają zmianę kondycji rynku. Okresy przejściowe są najtrudniejsze do krótkoterminowego i średnioterminowego inwestowania. Stabilne sytuacje są stabilne, bo są przewidywalne, tak? Teraz mamy okres zmian, więc o wiele trudniej jest trafnie oszacować, co przyniesie kolejny rok. Więc w zeszłym roku mieliśmy umiarkowaną dozę pewności co do tego, jaki będzie 2022 rok, a teraz tak trochę wróżymy z fusów i trzeba będzie na bieżąco dostosowywać swoje oczekiwania, bo jest tu bardzo wiele zmiennych mających wpływ na gospodarkę. Naszym aktualnym scenariuszem bazowym jest jeszcze minimum jedno zejście indeksów poniżej dotychczasowego dołka bessy i potem stabilizacja. Dla inwestorów długoterminowych byłby to chyba najlepszy możliwy scenariusz, bo wraz z dłuższym horyzontem zaangażowania rośnie prawdopodobieństwo zysku, a zyski te wraz z dłuższym trwaniem bessy stają się wyższe. Powtórzę to. Im dłużej trwa bessa, tym lepiej dla inwestorów długoterminowych. Dlaczego tak jest? Wyjaśniliśmy w filmie, który możecie obejrzeć klikając tutaj znowu. Więc podsumowując, nasza kryształowa kula, ta tutaj, daje nam mniej klarowny wgląd w przyszłość niż w zeszłym roku. Pewnie ją zaniedbaliśmy, tak? I dlatego jeżeli chcecie jednoznacznej odpowiedzi, w co inwestować w kolejnym roku, to niestety u nas tego nie znajdziecie, bo nie da się tego jednoznacznie przewidzieć. Jeśli chcecie jednoznacznych odpowiedzi,
to w internecie na pewno znajdziecie też osoby, które wam zagwarantują, co przyniesie przyszły rok. Może będzie mowa o wysiedleniach, może o końcu świata, może o kolejnej pandemii. To tak pół żartem, bo w internecie znajdziecie po prostu to, czego szukacie, tak? I nawiązuję tu oczywiście do ostatniego filmu o finansowych guru straszycielach, którzy wam opowiedzą o tym, dlaczego kolejny rok będzie prawdopodobnie najgorszym w historii. My tak nie uważamy, tak? Nie mówimy, że będzie najlepszy, ale nie będziemy tak straszyć, tak? Jesteśmy z natury trochę bardziej optymistyczni i zakładamy, że dołek Bessy jest już niedaleko. I nasz bazowy scenariusz, który przedstawiłem kilka tygodni temu, czyli ten, że S&P 500 może jeszcze zejść w okolice 3200 punktów, wciąż podtrzymujemy. Przy spadku do tego poziomu chętnie wykorzystamy to do większych zakupów. I przypomnę również, że uważamy, że ryzyko do dłużej trwającej konsolidacji jest teraz naszym zdaniem wyższe i mamy wrażenie, że dużo osób nie została jeszcze dostatecznie silnie zniechęcona do tego, co się dzieje na rynku akcji, a taka konsolidacja idealnie by oczyściła rynek z tego stanu rzeczy. Więc tyle na dzisiejszy odcinek, tak? Napiszcie nam proszę w komentarzach swoje prognozy, co wy uważacie, co przyniesie przyszły rok 2023. Czy podzielacie naszą opinię, że rynek może na parę lat przejść do konsolidacji, w której recesja i ożywienie gospodarcze będą się ze sobą w krótkich terminach, w krótkich odstępach czasowych zmieniać? Dajcie nam znać. Dziękujemy wam bardzo serdecznie za oglądanie. Życzymy wam spokojnych świąt i udanego wejścia w nowy rok. Dziękujemy za ten rok. Do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się. Cześć.